Mamy już 2022 rok, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejną serię naszych wykładów. Witamy się z Państwem ze studia Centrum Kopernika w Krakowie. Witamy się z Państwem razem z Sebastianem Szybką, z doktorem habilitowanym Sebastianem Szybką, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, który dzisiaj będzie nam wyjaśniał wszechświat, a przede wszystkim rozjaśniał jedną z największych tajemnic, jakie wszechświat skrywa. Sebastian opowie o tym, czym jest ciemna energia. Zapraszam Państwa na wykład. Witam Państwa jeszcze raz. Opowiem dzisiaj o ciemnej energii. Ja jestem z wykształcenia fizykiem relatywistą, czyli ekspertem od teorii Einsteina. Pracuję w zakładzie kosmologii. Kosmologia to jest jedno z zastosowań teorii grawitacji Einsteina. I opowiem o bardzo ważnym aspekcie związanym z kosmologią. Na pewno Państwo o niej słyszeli, o ciemnej energii. Jeżeli wierzyć ludziom takim jak ja, czyli kosmologom, to w oparciu o obserwacje astronomiczne można przygotować mapę, która pokazuje, diagram, który pokazuje skład wszechświata w chwili obecnej. Czyli mamy bardzo proste pytanie, z czego składa się wszechświat? I nauka próbuje udzielić odpowiedzi na to pytanie. W ramach modelu kosmologicznego można podjąć się próby odpowiedzi na to pytanie. I odpowiedź jest taka, która powinna być dla Państwa zaskakująca, a mianowicie, że wszechświat w 90% składa się ze składników, których nie znaliśmy wcześniej. Na tym diagramie widzimy ciemną energię, która stanowi prawie 70% zawartości wszechświata i ciemną materię, która jest czymś innym, stanowi niecałe 30%. To, co znamy, to jest zaledwie 5% tego, co istnieje. To wszystko oczywiście, jeśli wierzyć kosmologom. Przyjrzyjmy się dokładnie, z czego składa się to, co znamy. To, co znamy, składa się głównie ze swobodnego wodoru i helu. To są takie obłoki, które znajdują się w przestrzeni kosmicznej. Znamy, wiemy, co to jest wodór, wiemy, co to jest hel, więc to są pierwiastki, z którymi jesteśmy zaznajomieni. Potrafimy badać je w laboratorium. To, co Państwo, prawdopodobnie większość z Państwa uważa za wszechświat, czyli gwiazdy, bo jeżeli wychodzimy wieczorem, może nie w Krakowie, ale nad morzem, wychodzimy na zewnątrz, patrzymy na niebo, widzimy rozgwieżdżone niebo, to widzimy światło, głównie światło gwiazd. Te gwiazdy stanowią drobny kawałek z tych 5%, który znamy, a w skali całości, jeżeli wrócilibyśmy do tego wcześniejszego diagramu, to jest zaledwie około 0,5%. Czyli następnym razem, jak Państwo będą podziwiać nocne niebo, takie piękne, rozgwieżdżone w górach nad morzem, to proszę sobie uświadomić, że jeżeli te wnioski wynikające z modelu kosmologicznego, czyli z naszej próby opisu wszechświata jako jednego wielkiego układu fizycznego są prawdziwe, to, co widać na tym pięknym niebie, to jest tylko 0,5% tego, co naprawdę istnieje. Pozostałe składowe, zaznaczyłem kolorem zielonym, to są tak zwane ciężkie pierwiastki, ciężkie w sensie używanym, w znaczeniu tego słowa używanym przez astronomów, czyli wszystko, co cięższe od wodoru i helu. No to są takie pierwiastki, z których składamy się wszystko to, co Państwo uważaliby za materię, która tutaj jest dookoła nas. Możemy zastukać stolik, możemy sprawdzić, z czego zrobione są buty, z czego my sami jesteśmy zrobieni. Te pierwiastki się tam znajdują. I zaznaczyłem kolorem czerwonym na tym diagramie jeszcze jedną rzecz, o której Państwo być może nie słyszeli, a proszę popatrzeć, że ona zajmuje w tym składzie wszechświata prawie tyle samo miejsca, co gwiazdy. To są neutrina. Te neutrina oznaczyłem kolorem czerwonym, bo one będą dla nas ważne w moim dzisiejszym wykładzie. Powróćmy jeszcze raz do tego diagramu, który już pokazywałem. Teraz ktoś mógłby powiedzieć, że jak to jest, tak? No, my skonstruowaliśmy tutaj, mam na myśli fizyków, astronomów, kosmologów, w ciągu ostatnich 100 lat, bo mniej więcej od tylu lat mamy model kosmologiczny,
Skonstruowaliśmy model, w ramach którego próbujemy opisać rzeczywistość. No i z tego modelu wynika, że 95% tego, co istnieje, to jest coś, czego nie znamy. No to ktoś mógłby powiedzieć, no to może po prostu ten model nie działa, a my tutaj zawijamy tą naszą nieudaną próbę pod dywan, próbujemy się jakoś usprawiedliwić i dodajemy, że istnieje coś, czego tak naprawdę nie ma. Ja spróbuję Państwa przekonać, że model kosmologiczny działa i jest to jedno z większych osiągnięć myśli ludzkiej. A mianowicie, chociaż wynika z niego, że wielu składników i wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, nie znamy składników wszystkich wszechświata, to dosyć precyzyjnie potrafimy przewidzieć, jakie one mają właściwości. Istnieją setki obserwacji, które potwierdzają, że coś takiego, na przykład jak ciemna materia, istnieje. Czyli cały ten model, na przykład z modelów wynika szereg ciekawych rzeczy, które zostały potwierdzone. Na przykład równania powiedziały nam, że wszechświat powstał w wielkim wybuchu, czyli że wszechświat teraz jest rzadszy, kiedyś był gęstszy, że wszechświat się rozszerza. Po tym wielkim wybuchu pozostało taka poświata zwana promieniowaniem tła i my dokładnie, to wynika z równań, dokładnie tą poświatę udało się zaobserwować, możemy badać jej właściwości i te właściwości bardzo dokładnie zgadzają się z tym, co przewidujemy. Czyli to nie jest tak, że ten model nie działa. On działa. Być może zmieni się troszeczkę interpretacja za jakiś czas, to od czasu do czasu dzieje się w fizyce i o tym też opowiem później, czyli mamy jakąś teorię działającą, a później następuje pewna zmiana paradygmatu. To nie oznacza, że to wszystko, co zrobiliśmy wcześniej, było źle, tylko inaczej interpretujemy to, co zrobiliśmy wcześniej. Coś takiego może tutaj nastąpić. Tego nie wiemy i jaka ta zmiana paradygmatu będzie, też tego nie wiemy. No, jeżeli byśmy wiedzieli, to byłaby bardzo cenna wiedza. Pytanie takie, czy to jest dziwne, że 90% wszechświata, składu wszechświata nie znamy? Po części tak, ale takie rzeczy zdarzały się już w fizyce. Powróćmy do tych neutrin. Tych neutrin, których jest sporo, dokładnie nie wiemy, ile ich jest, więc można powiedzieć, że to jest ograniczenie górne, to co tutaj przedstawiam, aż taka ilość. Ale neutrina to są takie cząstki, o których Państwo być może nie słyszeli, dlatego że one są bardzo trudno uchwytne. Mówi się, że słabo oddziaływują, nie oddziaływują z nami, więc my ich nie widzimy, chociaż w tej chwili, jak tutaj siedzę w tym pomieszczeniu, to neutrina w tym pomieszczeniu są. Jak się zastanowię, ile ich jest, to w każdej sekundzie przez, jak tutaj wystawiłem palec, przez mój palec przelatują setki miliardów tych neutrin w każdej sekundzie. Czyli one są w tym pomieszczeniu, ale nie tylko tutaj w Krakowie, skąd mówię. Wszędzie tam, gdzie Państwo siedzą, te neutrina są. My ich po prostu nie widzimy swoimi oczami, a one istnieją. Więc neutrina zostały przewidziane kilkadziesiąt lat wcześniej, zanim zostały odkryte eksperymentalnie. Więc fizyka takich rzeczy się nie boi, tak? Mamy jakiś model, z modelu wynika, że coś powinno istnieć, nie widzimy tych rzeczy w sposób bezpośredni, ale po iluś latach udaje się je zaobserwować. W pewien sposób to pokazuje, że oprócz tego świata, w którym my jesteśmy tutaj i który jest nam, dla nas znany, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni, można powiedzieć, równolegle dzieją się inne rzeczy. No, przelatują przez nas neutrina, które zawierają szereg interesujących informacji o wszechświecie. Bezpośrednio tych obserwacji, informacji nie potrafimy odzyskać, ale za pomocą specjalnej aparatury, nie jest to łatwe, potrafimy neutrina rejestrować i znamy ich właściwości, potrafimy je badać i odczytywać to, co one nam przynoszą. Ta wizja świata, takiego, który dzieje się koło nas, ale nie jest nam bezpośrednio dostępny, no w szczególności to, że 95% energii zawartej we wszechświecie ma nieznaną nam wcześniej postać, może niepokoić. Ten niepokój przedarł się do kultury popularnej. I tutaj pokazuję Państwu, ten pierwszy plakat to jest akurat zrobiony przez, zdaje się, że przez NASA. Pokazuje nam ciemną energię. Ja postaram się Państwa przekonać, że ciemna energia to nie wygląda tak jak ten stwór tutaj, że raczej nie powinniśmy się bać. Niemniej, no można się poczuć niepewnie, tak? Bo istnieje gdzieś jakiś inny świat, niekoniecznie daleko od nas.
Tego na 100% nie wiemy, na przykład czy ciemna materia jest tutaj w tym pomieszczeniu, ale podejrzewamy, że tak. I w tej chwili jest prowadzonych kilkadziesiąt eksperymentów w różnych kopalniach, w specjalnych izolowanych warunkach, gdzie starają się naukowcy dokonać detekcji ciemnej materii, bezpośredniej detekcji, która byłaby potwierdzeniem tych przewidywań wynikających z astronomii, a w szczególności z modelu kosmologicznego. Tutaj mamy, pokazuję Państwu pewnie dwa seriale, może ktoś z Państwa je zna. Ciemna materia przejawia się na przykład prawie dosłownie w tym ostatnim serialu, gdzie pojawia się niejako równoległy świat do tego, co znamy. Ale te pomysły nie są nowe. Jak Państwo wiedzą, starożytni Grecy wymyślili prawie wszystko, więc można sięgnąć do filozofii na przykład Platona. I Platon stworzył alegorię, przedstawił tak zwaną alegorię jaskini. Ta alegoria ma wiele głębokich, różnych interpretacji. Można studiować przez długi czas i zastanawiać się, co Platon miał dokładnie na myśli mówiąc, a ja przedstawiam Państwu taką uproszczoną wersję interpretacji. Proszę popatrzeć na ten rysunek. Na tym rysunku my to jesteśmy ci ludzie, którzy siedzą tutaj. Ci ludzie są uwięzieni w pewien sposób. Przez co my jesteśmy uwięzieni? Po pierwsze, jesteśmy uwięzieni przez swoje zmysły. Przykład Neutrin pokazuje Państwu, że w fizyce istnieją rzeczy, których bezpośrednio nie widać, nie czuć, a które są. Te neutrina, które przelatują w tej chwili przeze mnie. My ich nie widzimy. Widzimy tylko fragment rzeczywistości. Jeżeli zgodzicie się z tym, co przewiduje model kosmologiczny, no to tylko 5% tej rzeczywistości. To przypomina tą sytuację ludzi, którzy uwięzieni są przez własne zmysły, też przez poziom nauki, który jest im dostępny, czyli znajomość świata wynikającą z nauki. I dla nich wszystko to, co oni widzą, to jest cała rzeczywistość. Oni widzą cienie tak naprawdę prawdziwych obiektów, które są dużo bardziej złożone i które są tutaj w tym zewnętrznym świecie. No, wgląd do tego zewnętrznego, prawdziwego świata daje nam nauka, przynajmniej po części. Ale oczywiście ta wizja Platona, wizja jaskini Platona, no, niejako jest tutaj potwierdzona przez te obserwacje astronomiczne i rozważania kosmologiczne, o których mówię. Czyli taka możliwość logiczna istniała i wydaje się, że została zrealizowana. Na przykład Neutrin pokazuje, że przynajmniej po części tak. Więc w trakcie dzisiejszego wykładu zajmę się odpowiedzią na trzy pytania. Po pierwsze, pokazałem Państwu taki diagram pokazujący skład Wszechświata, więc powstaje pytanie, jak wyznaczyć ten skład Wszechświata, jak kosmolodzy robią, jak astronomowie dochodzą do wniosku, że Wszechświat składa się właśnie z tego, a nie z czegoś innego. Drugie pytanie, którym się zajmę, to czy to wszystko jest na serio? No to konkluzja, że 95% energii zawartej we Wszechświecie jest nam nieznana, jest w pewnym sensie dramatyczna, więc pytanie, na ile tym się należy przejmować. Wiadomo, że czasami modele się zmieniają, teorie się zmieniają, więc postaram się Państwu to wyjaśnić, na ile jesteśmy pewni istnienia tych składowych, a na ile to się może zmienić. No i najważniejsze pytanie, czym jest ciemna energia? Tak do końca Państwu na nie nie odpowiem, ale przedstawię hipotezy, które być może są prawdziwe, być może są fałszywe. Więc zacznijmy od pierwszego pytania. Jak wyznaczyć skład Wszechświata? No do tego nam jest potrzebna znajomość teorii grawitacji. Dlaczego? Dlatego, że zachowanie obiektów w dużych skalach, w skalach astronomicznych, opisywane jest przez teorię grawitacji. Czyli trzeba mieć teorię grawitacji. Jak Państwo wiedzą, była teoria Newtona. W XX wieku pojawiła się na początku XX wieku teoria Einsteina, ogólna teoria względności. To jest teoria, która mówi, że grawitacja jest troszeczkę czymś innym, albo zasadniczo czymś innym niż to próbował pojąć i wytłumaczyć Newton. Ta teoria składa się w głównej części z równań, które opisują rzecz następującą. Ja je wypisałem w takiej bardzo uproszczonej postaci. Widzą Państwo tutaj obiekt, to nie jest ani liczba, to G, które się pojawiło i T, to są obiekty zwane tensorami. I one reprezentują dwie rzeczy. Ten tensor G z lewej strony równań reprezentuje geometrię, a tensor T z prawej strony równań Einsteina
reprezentuje zawartość energii i materii. Energia i materia w teorii Einsteina są praktycznie równoważne. Mamy słynny wzór E jest równy mc kwadrat, więc to jest jedno i to samo. To są równania teorii grawitacji Einsteina. Teraz jeżeli mamy te równania, no to pytanie jest, czym jest grawitacja? Jak Państwo się uczyli w szkole, większość z Państwa, no to uczymy się najpierw teorii Newtona. Dlaczego się uczymy teorii Newtona, skoro mamy ogólną teorię względności, która jest lepsza? Bo teoria Newtona jest prostsza, po pierwsze, a po drugie wystarcza do prawie wszystkich zagadnień związanych z grawitacją, które dzieją się tutaj na Ziemi wśród nas. Czyli do takich zagadnień inżynierskich zupełnie wystarczająca. Nawet jak wysyłamy sondy w przestrzeń kosmiczną, to w zasadzie teoria Newtona jest wystarczająca. Teoria Newtona mówi, że grawitacja to jest pewna siła, która działa pomiędzy obiektami, które mają masę. Siła odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy nimi. Teoria Einsteina mówi, że nie, że czegoś takiego jak siły tak naprawdę nie ma, że tak naprawdę to, co znalazł, opis, który znalazł Newton, jest uproszczonym opisem pewnej bardziej skomplikowanej idei. A ta bardziej skomplikowana idea brzmi tak, że żyjemy czasoprzestrzeni. Czasoprzestrzeń to jest twór skonstruowany z przestrzeni i czasu. To jest taka scena, na której dzieje się wszystko. I ta scena nie musi być prosta. Ona pod wpływem energii zakrzywia się. I jak się zakrzywia, to te równania, które Państwo widzą, tutaj mówią nam. Czyli mówią, że taki tensor związany z geometrią jest równy 8 pi, pi to jest 3,14 i dalsze liczby po przecinku. I tensor z prawej strony, tensor energii pędu, który mówi, jak jest rozłożona materia. I materia zakrzywia geometrię, a ciała obserwatorzy, czyli my, planety w takim pierwszym przybliżeniu, poruszają się po tak zwanych krzywych geodezyjnych, które są po prostu uogólnieniem krzywych prostych na zakrzywione przestrzenie i nam się tylko wydaje, że tam się dzieje, że działają jakieś siły, tak naprawdę nie działają siły, tylko zakrzywia się przestrzeń, czas i przestrzeń i te trajektorie wyglądają na nieproste, a one są w sensie czasoprzestrzennym najprostsze, jakie mogą być. I teraz, żeby w ramach tej teorii skonstruować model kosmologiczny, to zakłada się dwie rzeczy. Zakłada się, że Wszechświat składa się, przypomina taką gęstą zupę, w chwilach początkowych gęstą, później coraz bardziej rzadką, która jest jednorodna. Co oznacza jednorodność? Jednorodność to oznacza, że gdybyśmy zatrzymali czas i przemieścili się z jednego fragmentu Wszechświata do drugiego, to byłoby mniej więcej to samo. Czyli jak Państwo mają zupę, która jest dobrze wymieszana, czyli nie wiem, są tam warzywa, ale one są roztarte i mamy taką jednorodną papkę, to jest dokładnie jednorodność. Izotropowość to nam mówi tyle, że jeżeli patrzymy w różne strony Wszechświata, no patrzymy z Ziemi, bo jesteśmy ograniczeni do tego położenia, to widzimy Wszechświat we wszystkich kierunkach taki sam. To założenie izotropowości mówi nam coś więcej, to jest założenie filozoficzne, że nawet jeżeli bylibyśmy w innym miejscu we Wszechświecie i patrzylibyśmy na różne strony, to Wszechświat byłby taki sam. Być może część z Państwa zaprzeczy, bo powie na przykład, że niebo nie wygląda tak samo we wszystkie strony, ale to, co my widzimy tutaj, to jest Droga Mleczna, czyli nasza galaktyka, tam jest zagęszczenie gwiazd. Gdybyśmy użyli teleskopów mocniejszych i sięgnęli poza naszą galaktykę na odpowiednio duże odległości, to zobaczylibyśmy, że we wszystkie strony, czy patrzymy w jednym kierunku, czy w drugim, Wszechświat wygląda mniej więcej tak samo. I to założenie wkładamy do równań Einsteina i równania nam mówią, że jeżeli tak jest, to istnieje pewna klasa modeli, która opisuje, jak zachowuje się czasoprzestrzeń i to pozwala przewidzieć na przykład, jak zmienia się gęstość Wszechświata, jak ten Wszechświat będzie się zachowywał, co było wcześniej i co będzie w przyszłości. I Einstein chciał, żeby na tym sprawa się zakończyła, to znaczy, żeby z jego teorii wyniknął jednoznaczny model kosmologiczny. Tak się nie stało. Ten model zależy od kilku parametrów i żeby je wyznaczyć, to do tego są potrzebne obserwacje. Czyli teoretycy muszą się zapytać astronomów, no to powiedzcie nam, jaka jest gęstość na przykład takiej materii barionowej, zwykłej we Wszechświecie, albo gęstość innych składników Wszechświata. To trzeba wyznaczyć z obserwacji w jednej chwili, a model nam powie, jak to się zmienia.
Teraz, jak wygląda ten tensor energii pędu? Tensor energii pędu, proszę się nie przejmować tym, co tu jest napisane, ja na kolorem czerwonym zaznaczyłem ważne rzeczy. No to jest pewien wzór, najbardziej ogólna postać wygląda tak, że pojawiają się w nim dwie literki ρ i P. ρ to jest gęstość, wszyscy wiemy, co to jest gęstość, mamy substancje, które są, na przykład powietrze jest bardziej rzadkie niż woda, woda jest gęstsza od powietrza, ciśnienie też wiemy, ciśnienie atmosferyczne, to wszystko nam jest znane. Więc w tym modelu jest potrzebna jeszcze jedna rzecz. Po pierwsze, zawartość energetyczna wszechświata może składać się z kilku substancji, nie mamy tutaj żadnych ograniczeń, no trzeba zobaczyć, co tam jest i podstawić do równań. Pierwsza rzecz, którą możemy podstawić, to jest tak zwana nierelatywistyczna materia, to jest po prostu pył. To jest coś, co ma ciśnienie, ciecz, która ma ciśnienie zero. Jak Państwo wyobrażają sobie, co to jest ciśnienie, to proszę pomyśleć na takim uproszczonym modelem gazu, że gaz składa się z kuleczek, które mają pewną energię, te kuleczki latają i się obijają o siebie, o ściany naczynia na przykład. No to teraz, jeżeli one latają szybko, mają duże energię, no to przekazują ściankom naczynia dużo pędu i to powoduje, że wywierana jest siła i ta siła to jest ciśnienie. W kosmologii taką cieczą, która nie ma ciśnienia, to są same, całe galaktyki. Czyli jak mamy tą zupę kosmologiczną, to pojedyncza cząstka to jest cała galaktyka. O takich skalach olbrzymich mówimy. Oprócz takiej nierelatywistycznej materii, czyli tak naprawdę tych gwiazd i obiektów, które tworzą galaktykę, możemy mieć jeszcze promieniowanie w tym tensorze energii pędu. To jest coś, czego byśmy się spodziewali. No na przykład powiedziałem, że po wielkim wybuchu, wszechświat zaczął się w wielkim wybuchu, pozostała poświata zwana promieniowaniem tła. No i my potrafimy opisać równanie stanu. To jest to, co jest dla nas ważne w tym tensorze energii pędu, czyli jak ciśnienie dla tego typu cieczy, to jest tak zwana ciecz fotonowa, zmienia się wraz z gęstością i mamy odpowiednie równanie. I te dwa pierwsze równania, P równe 0, P równe 1 trzecia ρ, to są równania, które są świetnie znane z takiej fizyki nie sięgającej gwiazd, ale fizyki tutaj uprawianej w laboratoriach na Ziemi. To jest coś, czego się spodziewamy. Ten trzeci składnik wszechświata jest dziwny, bo takich rzeczy w laboratoriach nikt wcześniej nie widział. I pytanie, skąd takie równanie stanu się wzięło, to o tym opowiem Państwu za chwileczkę. Teraz z tych składników, które Państwu przedstawiłem, tych tajemniczych, określanych mianem ciemnych, bo niewidocznych bezpośrednio, ciemna materia to jest właściwie całość, stanowi właściwie całość materii z tym równaniem stanu P równym 0. Ciemna energia, czyli to jest taka, przypuszczamy, że to jest materia, która przypomina nasze zwykłe cząstki, tylko jeszcze tych cząstek nie odkryliśmy. Ciemna energia jest zupełnie czymś innym, to jest ten składnik z niezwykłym równaniem stanu P jest równy minus ρ. No dobrze, czyli mamy taki model, mamy składowe wszechświata, dwa składniki naturalne, trzeci składnik, który się pojawił w sposób dosyć niezwykły, opowiem o tym za chwileczkę. No i mamy podstawowe cztery parametry dla modelu kosmologicznego. Stałą Hubble'a, jak powiedziałem wcześniej, wszechświat się rozszerza, galaktyki uciekają od nas. No i pytanie, z jaką prędkością można na podstawie tych prędkości ucieczki wyznaczyć parametr zwany stałą Hubble'a. I mamy tak zwane omegi, które określają nam gęstość. Po pierwsze omega m, gęstość materii nierelatywistycznej, przypuszczamy, że to jest ciemna materia, którą tutaj nazwałem omegą dm, oraz omega b, czyli materia barionowa. Barionowa to jest ta zwykła materia, takie jak wodór, hel i cięższe pierwiastki. Oczywiście astronomowie wliczają tam elektrony, również fizycy by elektronów do tego nie wliczali. Mamy omega r, to jest omega promieniowania, na przykład promieniowanie tła, i omega lambda, to jest ta gęstość energii związanej z ciemną, gęstość ciemnej energii po prostu. No i jak te parametry wyznaczać? Mamy model, który przewiduje, jak wszechświat się zachowywał i mamy obserwacje, które mówią, jak się zachowuje dokładnie. W zależności od zmiany parametrów model przewiduje różne rzeczy, więc jeżeli spróbujemy zgrać to, co widać z tym, co przewidujemy, to możemy odczytać parametry kosmologiczne.
W szczególności najważniejszym takim źródłem to jest właśnie to promieniowanie tła. To promieniowanie tła jest bardzo równomierne, czyli izotropowe, ale ma drobne niejednorodności, czyli są tak zwane anizotropie promieniowania tła i w tych niejednorodnościach zawarty jest szereg informacji o parametrach kosmologicznych. I to astronomowie badają i z tego uczymy się, który model z tych dopuszczalnych przez teorię Einsteina jest prawdziwy. I druga metoda, tych obserwacji jest tutaj bardzo wiele, nie sposób o nich wszystkich opowiedzieć, ale druga ważna w kontekście naszego wykładu, czyli ciemnej energii, to jest zależność odległości jasnościowej od przesunięcia ku czerwieni. Czym jest odległość jasnościowa? Proszę sobie wyobrazić, że mamy świeczkę i teraz chcę zmierzyć odległość, zapaloną świeczkę, odległość do tej świeczki. No to jak byśmy to zrobili? To jeżeli w tym pomieszczeniu, gdzie siedzę, byłaby świeczka, to po prostu zmierzyłbym metrem albo przeszedł ileś kroków i zmierzyłbym, jaka jest odległość. Ale w astronomii nie można wyruszyć w drogę do danego obiektu, tak się tego nie da zrobić. Więc jest inna możliwość zmierzenia odległości do świeczki, a mianowicie, jeżeli wiemy, jak jasno świeci świeczka i wiemy, ile energii od tej świeczki do nas dociera, czyli wiemy, ile świeczka energii wysyła, jaka jest jasna i wiemy, jak jasna nam się zdaje, czyli tą pozorną jasność jej znamy, no to możemy powiedzieć, jak daleko jesteśmy. To da się obliczyć. Im ona jest jaśniejsza, tym jesteśmy bliżej. Więc jeżeli wiedzielibyśmy, jak taka świeczka świeci, to możemy wyliczyć odległość jasnościową. W takiej zwykłej przestrzeni, jak jesteśmy tutaj, to jest odległość jasnościowa, to jest to samo, co zwykła odległość, ale w astronomii te dwie rzeczy się rozbiegają i odległości definiuje się na wiele sposobów. Druga rzecz to jest przesunięcie ku czerwieni. Przesunięcie ku czerwieni, powiedziałem, że wszechświat ekspanduje i teraz, jeżeli jakaś galaktyka oddala się od nas i w tej galaktyce różne procesy gwiazdy świecą, to na zasadzie podobnej, jak to ma miejsce przy efekcie Dopplera, na pewno Państwo słyszeli, stojąc na dworcu, jak oddala się od nas pociąg, który, no teraz nie wiem, czy wydają sygnały, dawniej parowozy tak wydawały sygnały, to wysokość dźwięku się zmienia, gdy parowóz się zbliża do nas, wtedy fala dźwiękowa się skraca, a gdy parowóz się oddala, to mamy przesunięcie w stronę długości fal i dokładnie tak samo dzieje się ze światłem, czyli takie oddalające się galaktyki, światło tych galaktyk jest przesuwane ku dłuższym długościom fali. I teraz jeżeli wyznaczymy dla takich świeczek standardowych, nie mamy w astronomii świec bezpośrednio, ale mamy różne procesy, na przykład supernowe, to są takie wybuchające gwiazdy, mogą nam służyć za te świece standardowe po odpowiedniej kalibracji, to można wyznaczyć z obserwacji zależność, odległość jasnościowa, przesunięcie ku czerwieni i porównać ją z tą zależnością wynikającą z modelu teoretycznego. Czyli patrzymy na taki proces, na supernową, patrzymy, jaka jest odległość jasnościowa zgodnie z tym przykładem, który mówiłem o świeczce i patrzymy, jak jej światło jest przesunięte ku czerwieni. Te dwie liczby notujemy, robimy wykres i porównujemy z przewidywaniami, odczytujemy. I właśnie z takich obserwacji na początku XX wieku okazało się, że stała kosmologiczna jest nie zerowa, ale o tym za chwilę, bo teraz zajmę się pytaniem, czy to wszystko jest na serio. Oj, przeskoczyłem w drugą stronę. I tutaj jest jeden bardzo, powiedziałbym, delikatny punkt, no bo my mówimy tak, no nauka nas nauczyła, że metoda naukowa, że jeżeli czegoś nie widzimy, tak, albo nie możemy tego dotknąć, to tej rzeczy nie ma. Więc w jaki sposób my wiemy, że te składniki istnieją? My widzimy je pośrednio, tylko za pośrednictwem grawitacji, czyli tego, jak one wpływają na ewolucję Wszechświata, tudzież na ewolucję na przykład galaktyk w przypadku ciemnej materii. Co to znaczy, że widzimy tylko coś za pośrednictwem grawitacji? No, najlepszy przykład to jest to, o czym być może Państwo słyszeli, XIX wiek, odkrycie planety Neptuna. Ona została odkryta za pomocą obliczeń w ten sposób, że wzięto teorię grawitacji Newtona, popatrzono, jak powinien poruszać się Uran i okazało się, że on się porusza trochę inaczej. No to można było to wytłumaczyć na dwa sposoby. Albo teoria grawitacji Newtona nie działa do końca poprawnie, albo na przykład istnieje jeszcze dodatkowa planeta, która zaburza trajektorię.
I okazało się, że istnieje ta dodatkowa planeta. Co to jest? Ten przykład jest bardzo pouczający, bo kilka lat później spróbowano to samo zrobić z Merkurem. Okazało się, że jak się znowu popatrzy na teorię Newtona i na to, jak porusza się Merkur, to on się nie porusza dokładnie tak, jak powinien. Jest tam drobna rozbieżność, więc ponieważ kilka lat wcześniej dokonano tego spektakularnego odkrycia Neptuna, zaproponowano istnienie planety Wulkan, która by tłumaczyła tą anomalię. Tej planety nie znaleziono. Neptuna znaleziono, a tutaj ta sama metoda, ta podobna rozbieżność, a planety nie znaleziono. Okazało się, że w tym przypadku grawitacja nas zwiodła. To odkrycie za pośrednictwem grawitacji nie zadziałało. Dlaczego? Dlatego, że to anomalia przy Merkurym wynikała z błędności, z nieścisłości teorii Newtona. Czyli teoria Newtona świetnie stosuje się na Ziemi, bardzo dobrze w Układzie Słonecznym, ale jak popatrzymy dokładnie na trajektorię planet, to nie wszystko działa. Więc jeśli chodzi o ciemną energię i ciemną materię, to my do chwili obecnej widzimy ją tylko pośrednio za pomocą tego, jak ona wpływa na ruch innych obiektów i na ewolucję Wszechświata. Żeby się przekonać, że one istnieją naprawdę, w przypadku ciemnej energii to jest raczej niemożliwe, ale w przypadku ciemnej materii to jest jak najbardziej, tak nam się wydaje, możliwe. Prowadzone są eksperymenty, które mówią, chcemy złapać cząstki ciemnej materii po prostu w detektorach na Ziemi, może w przestrzeni kosmicznej. Wtedy mielibyśmy niezależne potwierdzenie, że tyle rzeczy istnieje. A tutaj jesteśmy cały czas narażeni na to ryzyko, że być może okaże się, że teoria Einsteina nie jest tą teorią ostateczną. My wiemy, że to nie jest teoria ostateczna, że ona wymaga pewnych zmian. Być może okaże się, że istnieje lepsza teoria grawitacji. Tak jak teoria Newtona została zastąpiona przez teorię Einsteina, to teoria Einsteina zostanie zastąpiona przez inną teorię i w ramach tej innej teorii te rozbieżności, to znaczy przewidywanie zawartości Wszechświata w postaci ciemnej energii i materii, mogą zniknąć. Ta potrzeba może zniknąć. Po prostu okaże się, że za daleko ekstrapolowaliśmy naszą wiedzę na temat tego, jak działa grawitacja. No bo my teorię Einsteina mamy dobrze przetestowaną, powiedzmy, w Układzie Słonecznym, a wszystko to, co dalej, no zdaje się działać, tak? Bo ten model kosmologiczny, jak powiedziałem, jest wspaniałym osiągnięciem, ale do końca pewności nie mamy. Czyli chcielibyśmy przyłapać te ciemne składowe Wszechświata w sposób inny niż grawitacyjny. Chcielibyśmy je złapać za rękę, że one naprawdę są i to by było takie potwierdzenie. I w przypadku ciemnej materii to być może się to może, znaczy od kilkudziesięciu lat ludzie próbują i być może będzie tak, że za rok, że Państwo się dowiedzą, że jednak znaleziono te cząstki. Taką mamy nadzieję. To by było potwierdzenie, że wszystko, co wiemy tutaj zakładamy, jest poprawne. Do tego może mieć miejsce jeszcze inna sytuacja. Powiedziałem, że korzystamy z teorii Einsteina. Być może teoria Einsteina wymaga poprawek, tego nie wiemy. Być może ją trzeba zastąpić całkiem inną teorią. Ale w ramach teorii konstruujemy model. Co to znaczy skonstruować model? No to tak jak próbujemy opisać jakiś układ fizyczny, to zawsze wprowadzamy pewne uproszczenie. No na przykład mamy zegar jakiś z wahadłem, no to opisujemy ruch tego wahadła, ale model matematyczny wahadła jest uproszczony, bo no przeważnie nie zawiera współczynników, które mówiłyby o oporze powietrza, tak? Które działają na wahadło. Więc tak samo jest w kosmologii, my tworzymy pewien uproszczony model. Zakładamy, że te uproszczenia nie zmieniają konkluzji generalnych, ale takiej możliwości w 100% nie możemy wykluczyć. I jest jeszcze trzecia rzecz, o której opowiem dalej, a mianowicie swoboda interpretacji w ramach teorii Einsteina. Na czym to polega? Interpretacji ciemnej energii w tym przypadku. Żeby o tym powiedzieć, to trzeba się przyjrzeć stałej kosmologicznej. Stała kosmologiczna jest w pewnym sensie tożsama z ciemną energią, ale czym ona jest? W roku 1915 Einstein wypisał swoje równania teorii grawitacji, które Państwo widzieli wcześniej. W ramach tej teorii próbował zrobić to, o czym opowiadałem, czyli skonstruować model kosmologiczny. Ale Einstein był przekonany, że Wszechświat jest statyczny. No, nie chciał wielkiego wybuchu. Znaczy nie oczekiwano wcześniej czegoś takiego, więc zobaczył, że jego równania są, nie są zgodne z taką koncepcją, że mamy statyczny Wszechświat i zastanowił się, czy być może te dwa lata wcześniej czegoś nie przegapił. I okazało się, że
istnieje możliwość prowadzenia poprawki, która nie psuje samej teorii, która polega na dodaniu takiej stałej lambda, która się pojawiła. Widzą Państwo, że w wcześniejszych równaniach, które pokazywałem, tego członu nie było. Ten człon tutaj można dodać i wtedy struktura teorii na tym nie cierpi. To znaczy rozwiązania są troszeczkę inne równań, inaczej wygląda opis grawitacji, ale sama struktura, czyli to, że czy teoria działa, czy nie, to od tego nie zależy i jest równie dobrą teorią grawitacji, taka teoria z lambdą. Einstein ją wprowadził, żeby skonstruować statyczny model. Okazało się, że taki model z tą stałą da się wprowadzić, ale ten model jest niefizyczny, po pierwsze niezgodny z obserwacjami, a po drugie nawet niefizyczny w sensie matematycznym. Drobne zaburzenia spowodowałyby, że taki model się rozpada, czyli taki wszechświat nie mógłby istnieć, bo powinien szybko przejść do innego stanu. Czyli to było mało prawdopodobne, żebyśmy zaistnieli w takim niestabilnym wszechświecie. A teraz proszę zobaczyć, co można zrobić tą stałą kosmologiczną. Tutaj mam linijkę niżej napisane. To są te równania ze stałą kosmologiczną, która pojawia się z lewej strony. Lewa strona to jest geometria. Tą stałą można, no nie wymaga tu skomplikowanej matematyki, przełożyć z lewej strony na prawą i wciągnąć do środka tego obiektu zwanego tensorem energii pędu, który mówi nam o tym, jak energia i materia są rozłożone we wszechświecie. Czyli matematycznie równania się nie zmieniły, no bo jeżeli z lewej strony odejmę i z prawej strony tą samą rzecz, to jest to samo matematyczne równanie, ale zmienia się interpretacja. Stała kosmologiczna wprowadzona z lewej strony jest po prostu właściwością grawitacji. Stała kosmologiczna przełożona na prawą stronę jest tym, o czym mówimy, ciemną energią. No i po tym, jak Einstein wprowadził stałą kosmologiczną i okazało się, że ona daje mu statyczny model, ale okazało się równocześnie, że ten model nie jest dobry, no to Einstein się z tej stałej wycofał. Ale ludzie odkryli, no, że ta stała teoretycznie tam może być, więc w XX wieku wydawało się, że ta stała jest równa zero i to był problem, dlaczego ona jest równa zero, skoro mogłaby nie być równa zero. Czyli trzeba podać jakiś argument, który mówiłby, że ona się zeruje. Chwilę później okazało się, pod koniec XX wieku, że ta stała, obserwacje mówią jednak, że ona nie jest równa zero. I w XXI wieku mamy analogiczny problem, dlaczego ta stała nie jest równa zero. Jakby było równa zero, to byłby mniejszy problem, bo łatwiej uzasadnić, że coś jest równe zero, a nie, że coś jest bliskie zera, ale jednak nie równe zero. W 2011 roku przyznano Nagrodę Nobla za wykazanie, że ta stała jest dodatnia. Proszę zauważyć, że uzasadnienie Komisji Noblowskiej było takie. To był Nobel za odkrycie przyspieszonej ekspansji Wszechświata poprzez obserwacje odległych supernowych. Na podstawie tej zależności odległość jasnościowa redshift, przesunięcie ku czerwieni, o której mówiłem. Nigdzie tutaj nie ma wspomnianej ani stałej kosmologicznej, ani ciemnej energii. Ta przyspieszona ekspansja jest konsekwencją istnienia stałej kosmologicznej lub jej interpretacji po prawej stronie równań Einsteina ciemnej energii. Ale ponieważ nie wiemy, z której strony ją wstawić, to takie uzasadnienie Komisji Noblowskiej jest bezpieczniejsze. Więc przechodzimy teraz do ostatniego pytania. Czym jest stała kosmologiczna? Jeżeli umieścimy ją z prawej strony, to ta koncepcja umieszczenia jej z prawej strony wydaje się, to wtedy ten diagram jest poprawny, od którego zacząłem naszą opowieść. Tak? Czyli jak patrzymy wtedy na skład energetyczny Wszechświata, to rzeczywiście ciemna energia tam dominuje. To jest stała kosmologiczna umieszczona z prawej strony. I taka hipoteza jest atrakcyjna dla fizyków. Dlaczego? Dlatego, że istnieje inna teoria fizyczna. Teoria, która mówi, jak zachowują się cząstki. I teraz na pewno Państwo słyszeli o teorii pola, o kwantowej teorii pola, o mechanice kwantowej w szczególności. Jeżeli popatrzymy na przykład na elektron, popatrzymy na elektron z daleka, to ten elektron przypomina jakąś taką kuleczkę, która się porusza. A jeżeli zaczynamy się mu przyglądać dokładniej, to okazuje się, że on tą kuleczką nie jest.
On bardziej przypomina taką chmurkę, to chmurkę prawdopodobieństwa, rozmywa się nam ten elektron. Istnieje takie podstawowe prawo przyrody, zasada nieoznaczoności, mówiące o tym, że jak się przyglądamy rzeczom bardzo z bliska, ale tak niesamowicie z bliska, to te rzeczy się rozmywają troszeczkę, czyli nie mają określonego położenia dokładnie. I tak samo jest z próżnią. No próżnia, czym to jest próżnia? Próżnia można ją porównać, nie wiem, do płaskiej powierzchni oceanu, tak? Nie dzieje się tam nic ciekawego, jest ta powierzchnia płaska. Ale z tej teorii kwantowej wynika, że jakbyśmy tak przybliżyli tą powierzchnię oceanu, że tam zawsze są drobne zmarszczki na tym, jakieś drobne fale, które się poruszają. No a jeżeli mamy fale, to z nimi jest powiązana energia. Czyli tak samo próżnia fizyczna, zgodnie z tą teorią, jest takim wrzeniem wirtualnych cząstek i z tym wrzeniem można powiązać pewną energię. Czyli my oczekujemy, że energia próżni powinna istnieć i ta energia próżni ma takie właściwości, jak właśnie jak stała kosmologiczna umieszczona z prawej strony. Czyli byłaby to ciemna energia jako energia próżni. Istnieje nawet efekt fizyczny, który został zmierzony, efekt Kazimira, który uważa się za przejaw energii próżni. On polega na tym, że jak weźmiemy takie dwie płytki, to jest efekt kwantowy, który powoduje istnienie siły pomiędzy tymi, dodatkowej siły pomiędzy tymi płytkami. To zostało zmierzone. No i ten pogląd, że stała kosmologiczna, czy też różne alternatywne formy, które udają stałą, bo jeżeli wprowadzimy coś, co zachowuje się bardzo podobnie do tej stałej, to, no to może udawać stałą kosmologiczną, może być inną formą energii, ale zachowującą się prawie tak, jakby to była stała. To jest chyba dominujący pogląd. Mamy specjalne czasopisma, takie jak Fizyka Ciemnego Wszechświata, która zajmuje się fizyką tych 95% nieznanej zawartości energetycznej. To jest jeden pogląd. I to jest pogląd dominujący, najbardziej popularny. Większość kosmologów, fizyków tak Państwu to przedstawi. Ale jest jeszcze pogląd inny. Ten pogląd jest związany z osobą na przykład Rogera Penrose'a, noblisty z roku 2020 z fizyki. To jest znany relatywista, na pewno Państwo znają jego książki. I Roger Penrose mówi coś innego. Jest noblistą, może pójść pod prąd. Nie jest to pogląd popularny, ale pojawia się. Że to jest mylące, żeby myśleć, ja tutaj przetłumaczę z angielskiego, jest mylące, żeby myśleć o ciemnej energii jako jakiejś formy materialnej substancji wypełniającej wszechświat, czy też energii próżni. Więc zdanie Penrose'a, ta stała kosmologiczna powinna pozostać z lewej strony, tam gdzie ona oryginalnie była, nie trzeba jej przekładać na prawą. No i wtedy ten diagram, który mówi nam, że 70%, prawie 70% zawartości energetycznej wszechświata ma nieznaną postać, no jest mylący, bo nie można myśleć o stałej kosmologicznej jako o ciemnej energii. Ona jest właściwością grawitacji pojawiającą się z lewej strony. Oczywiście matematyka jest ta sama, interpretacja w tym przypadku się różni. Ta interpretacja jest ważna. Efekt Kazimira, o którym mówiłem, który można traktować, niektórzy traktują jako dowód na istnienie energii próżni, no ma też inną interpretację i nawet sam odkrywca tego efektu, osoba, która go opisała, Henry Kazimir, nie był pewny, czy ta interpretacja z energią próżni, czy jako tak zwane siły van der Waalsa, to są efekty związane z mechaniką kwantową, czy ta druga interpretacja jest prawdziwa. Podsumowanie. Zacząłem wykład od przedstawienia Państwa składu energetycznego Wszechświata. Argumentowałem, że ten skład, który przedstawiłem, wynika z modelu kosmologicznego, który jest zbudowany w ramach teorii Einsteina. Ten model kosmologiczny ma pewne problemy, na przykład problem stałej Hubble'a, o którym kiedyś tutaj w studiu Kopernika opowiadałem. Niemniej jest spektakularnym sukcesem myśli ludzkiej. Mamy wiele prac, wiele obserwacji potwierdzających, że wiemy, jak ten model działa. No on przewiduje, oprócz tego promieniowania tła, o którym mówiłem, no na przykład zastanawiamy się, skąd się biorą atomy, pierwiastki, z których składają się nasze ciała. W ramach fizyki cząstek potrafimy to opisać, ale model kosmologiczny mówi nam, że we Wszechświecie mogły zaistnieć warunki odpowiednie do wyprodukowania w odpowiedniej ilości tych pierwiastków, z których się składamy. Czyli to wszystko składa, jest taka skomplikowana układanka, która składa się w całość i trudno w niej coś zmienić, żeby nie zepsuć całości. To jest cały problem, tak? Że jedną rzecz się da wytłumaczyć, ale wtedy psują się inne rzeczy, które dobrze pasują do układanki, a tu nagle całość się sypie. Ciemna energia. Dominujący pogląd jest taki, że to jest ta
coś w stylu stałej kosmologicznej przełożonej na prawą stronę, czyli energii próżni, ale jest tutaj pewna niejednoznaczność i takie wielkie umysły jak Roger Penrose wyrażają swoje wątpliwości. Czyli tak do końca nie mamy pewności, tak, czy ta ciemna energia jest tym, właśnie tą energią próżni, za którą ją większość osób uważa. No i jeżeli popatrzymy na obserwacje astronomiczne, bo to w sumie obserwacje decydują, tak, nie tylko pomysły teoretyczne, ale obserwacje ostatecznie decydują o tym, co jest prawdziwe, a co nie, to na chwilę obecną nie ma obserwacji, które by mówiłyby, że ciemna energia jest, że przyspieszona ekspansja wszechświata, ciemna energia jest czymś innym niż stałą kosmologiczną, czyli jakąś alternatywną formą energii. I myślę, że to wszystko, co chciałem dzisiaj opowiedzieć. Jeśli są jakieś pytania, rozumiem, że na czacie można zadawać. Tak jest. Dziękuję Sebastianie za, no jak zwykle, fascynujący wykład. Ja przypomnę Państwu, że Sebastian na tym kanale występuje regularnie. No, nam bardzo miło się zawsze gościć. Opowiadał już o wielu rzeczach, ja to gdzieś wypisałem, więc jeżeli Państwo będą sobie chcieli posłuchać poprzednich wykładów, no one były przez wiele osób oglądane, ale może ktoś akurat nowy się trafił na naszym kanale, nowy gość, więc tak, Sebastian, ja jak sobie wypisałem, mówiłeś o problemach z ekspansją wszechświata, o problemach z zrozumieniem teorii względności Einsteina, kłóciłeś się z Łukaszem Lamrzą o matematyczność świata, czy wszechświata. To już jakiś czas temu. Tak jest. Mówiłeś o czarnych dziurach, teorii chaosu, astronomii wielonośnikowej, mówiłeś o podróżach międzygwiezdnych, więc tych wykładów twoich jest tu całkiem sporo. Mamy teraz czas na chwilę dyskusji. Ja zapraszam Państwa do zadawania pytań. Mam tutaj podgląd na to, co się dzieje na czacie. Jest widzów sporo, bo ponad 300 osób nas ogląda teraz na żywo, więc nie jestem pewien, nie mogę obiecać, że będę w stanie całą tą interakcję na czacie śledzić na żywo, ale no, mam nadzieję, że uda mi się najciekawsze pytania wyłuskać. A chciałbym zacząć od swojego pytania. Mianowicie, jak wspominałeś, no, tą najpopularniejszym, najbardziej popularnym wyjaśnieniem ciemnej energii jest ta energia próżni. I zastanawiam się, czy ktoś to liczył, czyli czy tej energii próżni byłoby na tyle, żeby uzyskać te efekty, no, związane z ekspansją wszechświata. To bardzo dobre pytanie, ja chyba zapomniałem o tym powiedzieć. Oczywiście tak, to znaczy to zostało policzone i wynik był jest naprawdę najbardziej niezwykłym wynikiem w historii fizyki. Dlatego? Dlatego, że rozbiega się z tym, co mierzymy z kosmologii, o 121, w zależności jak to liczyć, 121 rzędów wielkości. Co to znaczy? To gdyby Państwo pomylili na przykład mrówkę ze wszechświatem, to by było tylko kilkadziesiąt rzędów. Czyli to jest, nawet nie można powiedzieć astronomiczna liczba, to jest liczba, która się nie, taka pomyłka się nie, no takie liczby nie pojawiają się w fizyce, po prostu nie ma na nie miejsca w fizyce. Więc to jest oczywiście rachunek, który nie jest ścisły, bo niektórych rzeczy tam nie do końca potrafimy przeprowadzić. Więc tak, no jeżeli to była energia próżni, to powinno dać się to wyliczyć i to byłoby takie marzenie teoretyków, żeby spróbować to zrobić i żeby się komuś udało. Na tą chwilę jest rozbieżność i nikt tego nie potrafi wytłumaczyć. To też jest argument za tym, że być może to nie jest energia próżni, tak? Bo no właśnie, no, powinno tak się te dwie rzeczy uzgodnić. To była piękna zgodność właśnie tych dwóch różnych teorii, modelu kosmologicznego z teorią, która zajmuje się tym co najmniejsze. No ja pamiętam z twojego artykułu w Tygodniku Powszechnym o tym porównaniu mrówki, czy pomyleniu mrówki i wszechświata, więc tak, dlatego nawiązuję do tego zagadnienia. Sebastian kilka numerów temu właśnie w Tygodniku Powszechnym też opisywał ciemną energię, ciemną materię. Właśnie, czy moglibyśmy jeszcze powiedzieć coś o, czy porozmawiać chwilkę o samej ciemnej materii? Bo ty mówisz o tym, że prawdopodobnie spodziewamy się tego, że to będą cząstki takie jak te cząstki zwyczajnej materii, no tylko że nie możemy jakoś się ich wykryć, ponieważ one na przykład słabiej oddziałują. A czy mamy jakiś pomysł na to, no jak, jakie te cząstki mogłyby mieć właściwości, z czego one mogłyby się składać, czy to wszystko jest kompletnie niewiadomo? To znaczy pomysły były różne. Mamy, jakie cząstki istnieją, to jest opisywane w ramach standardowego modelu cząstek. No i w ramach tego modelu są te cząstki, które widzimy na przykład w zderzaczu LHC w Genewie.
I oczekiwano, jak budowano ten zderzacz, że on nam podpowie, czyli w tym zderzaczu zderza się ze sobą dwie takie elementarne cząstki, protony na przykład, że pojawią się tam jakieś cząstki, których nie oczekiwaliśmy i że to nam podpowie, jak rozszerzyć ten model. I teoretycy mieli hipotezy na ten temat, jest tak zwana supersymetria, która właśnie zakłada to, co tutaj bardzo ładnie by pasowało do rozważań astronomicznych, a mianowicie, że tych cząstek, oprócz tych, które już znamy, istnieje dużo więcej. Niestety wielki zderzacz w Genewie nie znalazł żadnych argumentów przemawiających za supersymetrią. Tą teorię można zmodyfikować i wytłumaczyć te zerowe wyniki, czyli że nie udało się go potwierdzić tym, że być może zderzacz nie jest dosyć duży. Rozważa się budowę większego zderzacza. No ale na chwilę obecną mnie wydaje się, że to już jest mniej naturalne, więc takie te całkiem naturalni kandydaci odpadli. Rozważa się różne inne hipotezy. Na przykład była do niedawna taka hipoteza, że te neutrina, o których mówiłem, które tutaj przylatują przez nas, że oprócz tych, tam istnieje kilka rodzajów neutrin, że oprócz tych neutrin, które znamy, istnieją jeszcze inne, tak zwane sterylne neutrina, i one mogłyby stanowić część, albo no przynajmniej część tej ciemnej materii. Jest jeszcze hipoteza aksjonów na przykład, też niepotwierdzona, więc jest bardzo dużo różnych pomysłów teoretycznych na to, jak takie cząstki mogłyby wyglądać. No jest dużo eksperymentów, które szukają, właśnie dostrajają się do tych różnych pomysłów i próbują wykryć, żeby w detektorze zobaczyć, takie cząstki są. No wtedy to też byłaby piękna zgodność astronomii z eksperymentem przeprowadzonym na Ziemi na przykład. I jak dotąd żadnych śladów, żadnych wskazówek, że któraś z tych jest jeden eksperyment, jest. Który twierdzi, że coś widzi, ale pozostałe eksperymenty nie potrafią odtworzyć tego wyniku, więc przypuszcza się, że to jest jakieś niezrozumienie szczegółów obserwacji. Niestety inne eksperymenty nie odtworzyły tych wyników. Więc na chwilę obecną nie ma takich wyników, ale cały czas są planowane nowe eksperymenty i to jest taka dziedzina, w której się dużo dzieje, więc nie można wykluczyć, że na następnym spotkaniu się dowiemy po prostu, że ciemna materia jest. Są też różne inne hipotezy dotyczące tej ciemnej materii, bo na przykład ta ciemna materia, no ona wpływa już na skali galaktycznej. Jak ciemna energia to jest raczej coś, co się pojawia w kosmologii, to jest coś takiego równomiernie rozsmarowanego po przestrzeni, to ciemną materię już w skali galaktycznej widać. No i tam była hipoteza, że być może istnieją drobne czarne dziury, które udają ciemną materię. Nie widzimy ich bezpośrednio, ale one stanowią tą brakującą masę. Natomiast są różne inne ograniczenia mówiące o tym, że to jednak nie te drobne czarne dziury, bo nie bardzo wiadomo, skąd one by się wzięły, musiałyby powstać w wielkim wybuchu, tego też nie można wykluczyć, ale są obserwacje polegające na mikrosoczewkowaniu grawitacyjnym. To oznacza, że monitoruje się gwiazdy, które widać i z teorii Einsteina wynika, że jeżeli mamy jakiś obiekt masywny, to on zakrzywia również trajektorię światła. I teraz jeżeli te czarne dziury by tutaj przelatywały gdzieś tam na tle tych gwiazd, to samych z siebie moglibyśmy ich nie widzieć, ale byłoby widać te efekty soczewkowania. I na to są ograniczenia, więc wydaje się, że to jednak nie te czarne dziury. A gdy mówisz o tym, że to są takie niewielkie czarne dziury, to jakim rzędzie wielkości? To jest cała skala wielkości. Takie astrofizyczne czarne dziury, no to są rzędu kilku mas Słońca. A tutaj mielibyśmy do czynienia z różnymi drobniejszymi obiektami. Wydaje mi się, że całe spektrum jest rozważane. I są różne ograniczenia. Mogłyby być całkiem malutkie. Jasne. A powiedz mi jeszcze, jak te rozważania dotyczące ciemnej energii i może również ciemnej materii mają się do takich pomysłów, no, które kiedyś były bardziej popularne, teraz już pewnie mniej popularne, jak teoria strun, teoria superstrun, M-teoria. Czy w ramach tych modeli ten problem gdzieś tam znika, on się jakoś wyjaśnia w naturalny sposób? To znaczy takiego jednoznacznego, różne hipotezy, na przykład supersymetria, można ją powiązać z teorią strun, więc jakieś wsparcie jest, natomiast te teorie nie są domknięte w tym sensie, że nie ma takiej jednej ostatecznej wersji, więc takich jednoznacznych kandydatów tutaj nie, z ich strony nie widzę.
przynajmniej na tyle, na ile się na tych teoriach znam. Mhm. Ale zwolennicy tych teorii to również ten problem próbują jakoś rozwiązać, tak, w ramach tych swoich modeli? No tak, no to na przykład to z supersymetrią to było związane pośrednio właśnie z tymi teoriami. Natomiast no, takiej jakiejś popularnej hipotezy, która by tutaj na podstawie tych teorii można było postawić, to nie jest mi ona znana, powiem w ten sposób. Jasne. Ja już zerkam na to, na pytania, które Państwo zadają. Mamy na przykład takie ciekawe pytanie, już je tutaj również wyświetlimy. Czy problem z niedoszacowaniem materii i energii może być powiązany z niedoszacowaniem energii zawartej w czarnych dziurach, których masę szacujemy w oparciu o zakrzywienie czasoprzestrzeni? To raczej nie. To znaczy, bo czarne dziury mają masę, no, raczej czarne dziury same z siebie są puste. Czyli mamy materia, która spada, ona wpada do czarnej dziury, zmierza do osobliwości, która jest wewnątrz. Co tam się dzieje z tą materią w osobliwości, to nie wiemy, ale pozostała struktura czarnej dziury to jest po prostu próżnia. Tak to jest w naszych teoriach. Więc jeżeli mówimy o masie czarnej dziury, to jest ta masa, która wynika z zakrzywienia czasoprzestrzeni i żadnej innej masy tutaj włożyć nie możemy. Czyli ja nie widzę tutaj takiej opcji, żeby nie doszacować tej masy czarnej dziury. Ona jest zakrzywieniem właśnie. Czarna dziura to jest zakrzywienie czasoprzestrzeni i to jest energia grawitacyjna, tak można o tym myśleć, uwięziona w zakrzywieniu czasoprzestrzeni. Więc nie widzę takiej możliwości, żeby to było niedoszacowanie. Mhm, jasne. Na samym początku, parę razy właśnie wracałeś do tego schematu, z czego składa się wszechświat i mamy pytanie o to, gdzie w tym wszystkim, gdzie na całym tym wykresie jest ujęte kosmiczne promieniowanie tła, o którym również mówiłeś, gdzie ono się tam skrywa? Jest ujęte w tej części, którą znamy. Ja go nie pokazałem, bo ono stanowi tak drobny ułamek, że po prostu to była mała kreseczka na tym. Więc ale dokładnie wiemy, jaki to jest tak, odsetek. Jeśli chodzi o promieniowanie tła, to wiemy, ale to jest nieznaczący, malutki fragment. Mhm. Pojawiło się też pytanie o świece standardowe i o wykorzystywanie supernowych no właśnie w tej takiej geodezji astronomicznej. Pytanie brzmi, czy te supernowe wybuchają zawsze tak samo? Czy to jest jakieś założenie, czy to w ogóle nie ma znaczenia dla tej metody? To znaczy, to jest bardzo dosyć skomplikowane. One nie wybuchają. To jest, przeważnie się mówi, że supernowe są świecami standardowymi. I mówi się tak, jak ja to powiedziałem, żeby nie wchodzić w szczegóły, że po prostu znamy, jak one wybuchają. Tak naprawdę one wybuchają na różne sposoby. W szczególności tutaj mówię o supernowych 1A, które są, powiedzmy, mechanizm wybuchu jest lepiej poznany. Ale potrafimy na podstawie tego, jak przebiega ten wybuch, czyli jest wybuch supernowy, my widzimy coś, co astronomowie nazywają krzywą blasku. Ta krzywa blasku się zmienia w pewien charakterystyczny sposób. I potrafimy skalibrować jasność ze zmianą krzywej blasku supernowy. Czyli to nie jest tak, że one wybuchają tak samo zawsze, ale potrafimy skalibrować, tak nam się wydaje. No i teraz tutaj wchodzi cała astrofizyka, czy my to dobrze kalibrujemy, czy nie. Ale wydaje się, wiele zespołów to robi, że jednak tutaj jakiegoś grubego błędu nie popełniamy. Czyli odpowiedź jest taka, supernowe nie wybuchają zawsze tak samo. Kalibrujemy je na podstawie zmiany krzywej blasku, ale jeżeli wiemy, jak to robić, to możemy ich używać jako standardowych świec. Pojawiło się też takie pytanie, ja je trochę sparafrazuję, ale wyświetlimy oczywiście. Czego właściwie byśmy potrzebowali, żeby no, tą zagadkę ciemnej energii, czy również ciemnej materii wyjaśnić? Czy potrzebujemy większych, doskonalszych zderzaczy, akceleratorów cząstek, czy potrzebujemy trochę czasu, aż teleskop kosmiczny Webba, który no, już jest wystrzelony w przestrzeń kosmiczną, zacznie działać i zaczną napływać do nas coraz dokładniejsze dane? Czy myślisz, że odpowiedź, czy rozwiązanie którejś tej zagadki jest już właśnie gdzieś tam na horyzoncie i niedługo się w perspektywie może kilku, może kilkunastu lat czegoś bardzo ważnego w fizyce dowiemy? To oczywiście odpowiem tak uczciwie, jak trzeba odpowiedzieć, że nie wiem i nikt nie wie. No na przykład ten problem budowy większego zderzacza to jest taki problem zapalny, można powiedzieć, dla fizyków. No bo niektórzy uważają, że on jest niezbędny i konieczny, żeby właśnie dokonywać dalszych odkryć.
A niektórzy mówią, znaczy na pewno dobrze byłoby go mieć, ale to jest też tak, że fundusze są ograniczone, więc jeżeli te pieniądze na przykład można było wykorzystać inaczej, to niektórzy mówią, że to jest ryzykowna hipoteza, żeby budować ten zderzacz, licząc na to, że coś się odkryje. Ale zdania są bardzo podzielone, jaka jest prawda, to do końca nie wiem. No na pewno warto zderzacz mieć, ale jeżeli to miałoby być kosztem jakichś projektów astronomicznych na przykład, które mogą mieć większą nadzieję na sukces, no to wtedy się trzeba warto nad tym zastanowić. Więc czy jest jakieś urządzenie, które zagwarantowałoby nam odkrycie ciemnej materii? Nie wiemy tego. Gdyby było, to byśmy próbowali je budować. No, na pewno większy zderzacz mógłby pomóc, ale nie mamy zupełnie gwarancji, że nie będzie tak jak w przypadku LHC, że nie potwierdzi tego, co już wiemy, co wynikało z teorii ustalonych, a nie znajdzie nic nowego. No to wtedy byłaby to sytuacja niepokojąca, a jest to inwestycja na kilkadziesiąt lat. Oczywiście, jeśli chodzi o astronomię, to sytuacja tutaj wydaje się być lepsza. Technika obserwacyjna poszła bardzo do przodu, więc mamy dużo nowych instrumentów wysyłanych w przestrzeń kosmiczną. James Webb, o którym wspomniałeś, który nie jest akurat dedykowany do tych bezpośrednio zagadnień z ciemną energią i materią, ale też mógłby tutaj pomóc niewątpliwie. Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jakie urządzenie, nikt tego nie wie. Są różne pomysły, ludzie się nie zgadzają. Czasami się kłócą o to, co jest lepsze, na co warto wydać pieniądze. Na tym polega też przyjemność z nauki, że nie mamy ustalonego algorytmu i jest to rodzaj sztuki, bo nikt nie wie, tak, co należy zrobić. To pokaże przyszłość. Mamy też pytanie o ujemne kiśnienie w kontekście rozszerzania się wszechświata. Czy mógłbyś wyjaśnić, co to za koncepcja czy idea? Czy wielkość, ujemne ciśnienie? To znaczy, to równanie stanu, które tam się pojawiło z ujemnym ciśnieniem, to jest coś, co ileś lat temu to by wzbudziło kontrowersje takie wśród fizyków, jak ktoś może mieć ujemne ciśnienie. Podobno da się zbudować jakieś systemy klasyczne, czyli w ramach takiej znanej fizyki z ujemnym ciśnieniem. A ono tutaj dla modelu kosmologicznego pojawiło się tylko w ten sposób, że przenieśliśmy tą stałą kosmologiczną z lewej strony na prawą stronę i trzeba było ją zapisać w takiej postaci, która była zgodna z tą najbardziej ogólną postacią tensora energii pędu. I tam to można zrobić tylko jeżeli P jest równe minus rho, a rho z innych rozważań, z warunków energetycznych wiemy, że to jest gęstość energii, że ona musi być dodatnia. Jeżeli rho by było ujemne, to popadlibyśmy w poważne tarapaty, czyli jeszcze ciśnienie ujemne można rozważać. Jest to dziwne, ale nie dramatycznie dziwne. Nikt nie powiedział, że wszechświat jest nie dziwny. Tak, no to jest też właśnie tutaj to, o czym mówiłem, tak, że proszę popatrzeć na to w ten sposób. My jesteśmy ludźmi, mieszkamy na takim małym okruszku przemierzającym wszechświat i teraz chcielibyśmy, że wszystko, co jest znane na tym okruszku, to jest już wszystko, co istnieje. To jest trochę śmiała hipoteza i wydaje się, że nawet jeżeli to by było 5% tego, co istnieje, rodzaj materii, który znamy, to jest już coś, tak? A to chyba naturalne, że mogą istnieć rzeczy, których się nie spodziewamy i których nie widzieliśmy wcześniej. Zresztą to, co widzimy, to się zmienia z czasem. Neutrin przed 56 rokiem, 1956, nikt nie widział wcześniej. A były przewidywane? Były przewidywane w roku 1930 przez Pauliego. Postawiona była taka hipoteza, przy czym argumenty przemawiające za istnieniem neutrin można powiedzieć, że były silniejsze niż te argumenty z ciemną energią i ciemną materią, w tym sensie, że to był rozpad, tak zwany rozpad beta rozważany, że tam podstawowe prawa fizyki, Pauli doszedł do wniosku, albo podstawowe prawa fizyki zawodzą, albo istnieją neutrina. Naturalnym rozwiązaniem było to, że istnieją neutrina. Tutaj jest ta swoboda problemu, czy my dobrze rozumiemy grawitację na tych olbrzymich kosmologicznych skalach. Tego zagadnienia tam problemu nie było. No właśnie, a propos grawitacji, ty wspomniałeś o tym, że jedno z rozwiązań tego problemu niewidocznej materii, niewidocznej energii,
byłoby takie, że powstałaby inna teoria grawitacji, która byłaby dokładniejsza od teorii Einsteina. I zastanawiam się, jak daleko je mogłoby to mieć konsekwencje, takie dla naszego obrazu kosmologicznego. Czy możesz sobie wyobrazić, że powstałaby teoria grawitacji, która na przykład sfalsyfikowałaby ideę Wielkiego Wybuchu, czy może koncepcja Wielkiego Wybuchu w tej nowej teorii grawitacji mogłaby się nie pojawić. Mielibyśmy jakiś wszechświat statyczny albo jeszcze jakiś inny, dziwniejszy. To znaczy, wszechświat statyczny to może nie, ale my w pewnym sensie wiemy, że teoria Einsteina jest niekompletna. No na przykład ona przewiduje, że wszechświat powstał w wielkim wybuchu, a co było w wielkim wybuchu, ona już nie mówi. Ona się tam załamuje, równania się załamują. I to nie jest jakaś wada, bo wszystkie teorie, jakie mamy, to są... nie są doskonałe w tym sensie, żeby działały wszędzie. Nie wiemy nawet, czy taka teoria doskonała istnieje. Więc teoria grawitacji przewiduje, że sama się załamie w pewnych momentach. No i oczywiście my wierzymy, że jeżeli wielki wybuch jest układem, to jest układ fizyczny, że się da znaleźć teorię, która łączy teorię Einsteina z teorią opisującą wielki wybuch. To znaczy, że pełniejsza, na przykład pełniejsza teoria grawitacji powie nam dokładnie, co było w wielkim wybuchu. Może są różne hipotezy, że istniał jakiś bezczasowy wszechświat wcześniej, ale to są, powiedzmy, spekulacje na chwilę obecną. Mhm. Oczywiście niektórzy ludzie próbują dojść do tej teorii, modyfikując teorię Einsteina. Można to zrobić na nieskończenie wiele sposobów. No takie, jak dotychczas, takie podejście w fizyce nie za bardzo działało, bo po prostu teoria Einsteina nie jest zmodyfikowaną teorią Newtona. To jest zupełnie rewolucja i inne spojrzenie. Tak? W teorii Newtona mamy siłę grawitacji, a tu nie ma w ogóle siły grawitacji, tylko mamy tą czasoprzestrzeń i zakrzywienie. Więc ja bym się spodziewał jakiejś tego typu rewolucji, ale jak ją zrobić, to trzeba Einsteina kolejnego i w tej chwili nikt zupełnie tego nie wie. Pojawiło się też takie pytanie, też je wyświetlimy. A co jeśli ciemna energia jest cechą czasoprzestrzeni z niczego nie wynikającą? Czyli zamiast szukać przyczyny jej istnienia, po prostu powinniśmy uwzględnić ją w kosmologii. No to jest ta interpretacja, powiedzmy, której Penrose by się skłaniał. No ale wtedy to też nie jest takie bezproblemowe, bo mamy dodatkową stałą, która pojawia się w fizyce. I można... To znaczy, można przyjąć takie rozumowanie. Wiemy, że teoria Einsteina nie opisuje na przykład wnętrza czarnych dziur, czyli osobliwości w czarnych dziurach, nie opisuje wielkiego wybuchu, czyli wiemy, że to jest teoria niekompletna. Teraz, jeżeli znajdziemy teorię kompletną, to być może ona nam powie, skąd się bierze ta wartość stałej kosmologicznej. I to będzie parametr, który będzie wytłumaczony. Czyli na chwilę obecną jedno z podejść mówi, że po prostu zakładamy, że taki parametr jest i nie wiemy do końca, skąd się bierze ta wartość. A jeżeli będziemy mieli doskonalszą teorię, to poznamy. Ale mówię, że to jest kontrowersyjna postawa, tak? Dominuje ten pogląd z przekładaniem stałej kosmologicznej na prawą stronę równania Einsteina, dlatego, że jak mamy ją z lewej strony, to potrzebujemy jakiejś pełniejszej teorii, żeby to znaleźć. A tutaj mamy naturalny związek z energią próżni, której próby, chociaż skończyły się spektakularną porażką, próby wyliczenia zostały podjęte. Więc tu jest jakiś punkt zaczepienia i większość fizyków składa się i astronomów właśnie do tego rozwiązania. Jasne. Mamy też pytanie o zasady nieoznaczoności. To przechodząc już wracając do ciemnej materii. Jeden z użytkowników pisze tak. Czy zasada nieoznaczoności, w której znamy na przykład pęd, nie jest absolutem, który uniemożliwia nam dokładne zbadanie procesów związanych z ciemną materią? Czyli czy ta zasada nieoznaczoności nie nakłada jakichś ograniczeń poznawczych na to, że nigdy tej ciemnej materii nie zrozumiemy? Nie, to ja tego tak bym nie ujął, nie powiedziałbym tak. No, jeżeli ciemna materia jest po prostu rodzajem cząstek, to zasada nieoznaczoności nie powoduje, że nie możemy mówić o elektronach i protonach i neutronach. Więc nie widać, żeby to ona była jakimś fundamentalnym ograniczeniem. Mamy też pytanie o soczewkowanie grawitacyjne. To może
również się do niego odnieśmy. Jak soczewkowanie grawitacyjne wpływa na obraz Wszechświata docierający do nas? Wszak nasza galaktyka też jest taką soczewką, pisze jeden z użytkowników. To znaczy, soczewkowanie grawitacyjne to jest raczej coś, co się zdarza wyjątkowo, czyli nie jest to tak, że cały obraz Wszechświata jest w jakiś dramatyczny sposób zniekształcony. Po prostu takich soczewek grawitacyjnych, które raczej szukamy i widzimy na przykład na zdjęciu astronomicznym, rozpoznajemy charakterystyczne, tak zwane pierścień Einsteina, kształty, które mówią nam, że o, to akurat się tak ułożyły obiekty, że zostały one soczewkowane. Więc aż tak obiekty istniejące we Wszechświecie nie kształcają naszego obrazu Wszechświata, żeby to dramatycznie jakoś zmieniało wizję. To jest raczej coś, co jest poszukiwane i znajduje się rzadko, niż bardziej powszechnie. Tak? Czyli nie jest to jakieś fundamentalne ograniczenie, powiedzmy, w ten sposób. Pojawiło się też ciekawe pytanie dotyczące potencjalnych, czy teoretycznych cząsteczek grawitacji, tak zwanych grawitonów. Czy ta koncepcja grawitonów coś zmienia tutaj w całym tym, w całej tej dyskusji o ciemnej energii? No, była koncepcja masywnych grawitonów, ale to zdaje się już praktycznie jest wykluczone na dosyć wysokim poziomie przez obserwacje i ona może by tutaj coś zmieniała. Natomiast jest hipoteza taka, że istnieją grawitony. To było połączenie. To był element łączący mechanikę kwantową z teorią klasyczną tutaj, ale tak naprawdę nie mamy dowodu, że tak jest. No, są przykłady oddziaływań w fizyce, które są tak zwanymi oddziaływaniami efektywnymi, czyli które nie podlegają kwantowaniu. I czy grawitacja nie jest takim oddziaływaniem, to nie wiemy. Wtedy pojęcie grawitonu jest używane powszechnie, ale nie ma potwierdzenia obserwacyjnego. I można sobie wyobrazić, że grawiton nie istnieje. Jasne. No już prawie 400 osób nas ogląda. Te pytania ciągle się pojawiają. Ja myślę, że jeszcze chwilkę na dyskusję możemy poświęcić. No, pojawiło się na przykład pytanie o to, czy przy badaniach takich kosmologicznych wykorzystuje się również sztuczną inteligencję. Wykorzystuje się. Akurat nie potrafię podać przykładu przy ciemnej energii, ale jest coś, co mnie interesowało, bo był taki projekt galaktyczny, ZOO to się nazywało. Czyli do jeszcze 10 lat temu, czyli w czasach, które pamiętamy, komputery już działały świetnie, ale był problem z rozpoznawaniem obrazów. Czyli na przykład przeprowadzić klasyfikację galaktyk na podstawie zdjęć, komputer sobie z tym nie radził. Teraz te systemy rozpoznawania obrazów stały się na tyle i algorytmy doskonałe, że komputery to już robią lepiej. To był przykład takiej powszechnej nauki, nie wiem czy to pamiętasz, po prostu każdy mógł w internecie nauczyć się rozpoznawać typy galaktyk i później pomóc w segregowaniu zdjęć astronomicznych. Tak. Ponieważ jeden astronom by to robił pewnie przez milion lat, a jeżeli zrobiło to ileś tam osób, to dało się zrobić, zadanie było proste, komputery z tym sobie nie radziły. W tej chwili sztuczna inteligencja sobie z tym radzi i ludzie już nie są potrzebni. Więc przynajmniej w tym zastosowaniu tak, to jest bardzo ważny aspekt. I są też w obserwatorium u nas ludzie, którzy się właśnie na takim rozpoznawaniu obrazów znają, bo studiowali coś takiego wcześniej. Ciekawe, że wspomniałeś o 10 latach. Rozmawialiśmy też o tym wcześniej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale ta seria wykładów rozpoczęła się właśnie w marcu 2012 roku, więc świętujemy 10-lecie. Myślę, że 200 wykładów albo i więcej, no pewnie dużo więcej. Może około 300 wykładów zorganizowaliśmy. Jeżeli ktoś ma ochotę, może je wszystkie na naszym kanale YouTube znaleźć i obejrzeć. Mamy plany, żeby zaprosić pierwszego naszego wykładowcę, pierwszego prelegenta. A kto był tym pierwszym prelegentem? To był Andrzej Koleżyński, ale jeszcze mi nie odpowiedział. On teraz jest profesorem już na Akademii Górniczo-Hutniczej. Zajęty człowiek. Zobaczymy, czy się uda na 10. rocznicę właśnie Andrzeja zaprosić. Dobra, ale wracamy tutaj do pytań, które się ciągle pojawiają. No to jest tak abstrakcyjne pytanie, że aż z przyjemnością je wyświetlę.
czy hipotetyczny grawiton może uciec ze środka czarnej dziury? Ze środka czarnej dziury. No jeżeli grawiton jest takim skwantowanym zaburzeniem czasoprzestrzeni, to być może takie zaburzenia czarnej dziury uciekają, ale to jest zaburzenie czasoprzestrzeni. Mhm. Powiedzieć, że to ucieka ze środka czarnej dziury, to nie. To jest coś, co jest przy granicy z czarną dziurą. Więc myślę, że nie. Ale tak naprawdę no, ta hipoteza grawitonu jest taka, jest hipotezą, która napotyka na wiele problemów natury teoretycznej. Mhm. Jako zaburzenie czarnej dziury grawiton może być wyemitowany, to na pewno, a żeby on uciekł ze środka czarnej dziury, to nie. Okej, tak, jeszcze przeglądam inne pytania. No właściwie tu pojawiło się pytanie, ale może też je wyświetlimy. Odpowiedź się wielokrotnie już pojawiała w tej dyskusji. Pytanie dotyczyło tego, czy ciemna materia to między innymi przestrzeń między galaktykami, czyli próżnia. No mówiłeś o tym, że ta energia próżni jest jednym... To jest, ale to chodzi o ciemną energię. Rakcja, ciemna energia. Ciemna materia to jest raczej, to nie jest właściwość próżni, na pewno. To jest raczej, no prawdopodobnie to są jakieś cząstki albo, albo coś innego, czego się nie spodziewam. Czyli ciemna energia to jest próżnia, energia próżni, ciemna materia to raczej cząstki. Ty wspomniałeś też o tym, że jesteśmy w stanie oszacować rozkład tych cząstek. Możesz powiedzieć, jak to się robi, też przez wpływy grawitacyjne, jak ciemnej materii. To znaczy można robić takie mapy i one na przykład wynikają z soczewkowania grawitacyjnego. Czyli powiedzieliśmy, że ciemną materię widać przez oddziaływanie grawitacyjne i na przykład ona wpływa na światło, które się propaguje. Czyli jeżeli mamy jakiś obiekt i na przykład, nie wiem, światło obiektów, które znajdują się, gwiazd czy też galaktyk, które znajdują się w tle, przechodzi przez ten obiekt, to widzimy dokładnie, jak ono jest zakrzywiane i można na tej podstawie otworzyć mapę materii, która zakrzywia przestrzeń tam. I w ten sposób można mapować ciemną materię. Czyli ona już prawie jest widoczna. Zresztą, gdybyśmy chcieli zaproponować jakąś alternatywną teorię grawitacji, no to problem jest taki, że ciemna materia pojawia się na różnych skalach, czyli zarówno skali galaktyki, jak i gromad galaktyk, jak i w modelu kosmologicznym w całości. I trudno jest skonstruować coś, co tłumaczy ciemną energię, ciemną materię równocześnie, nie psując wszystkich, całej zgodności z pozostałą nauką. W praktyce to wygląda tak, że no, ludzie stawiają różne hipotezy. Ta hipoteza czasami działa, tłumacząc jakąś konkretną obserwację. Nie sposób sprawdzić jej zgodności z wszystkim, co wiemy wcześniej, no bo to są setki artykułów i tego jeden człowiek czy też grupa ludzi nie jest w stanie zrobić. I dopiero po jakimś czasie się okazuje, że ta hipoteza no, tutaj działa dobrze, ale ona przeczy obserwacjom innym i trzeba się z niej wycofać. Mamy też takie pytanie, gdzie ciemne gwiazdy i ciemne czarne dziury, czyli jak rozumiem, miałyby to być odpowiedniki gwiazd czy czarnych dziur zbudowane właśnie z ciemnej materii. Czy takie obiekty się rozważa? Być albo zimna, albo ciepła. Ona tworzy struktury, ale raczej nie takie wielkości gwiazdowej, tylko większe, rozciągłe. Inaczej można nawiązać do tego pytania. No, pytanie jest, czy nie ma jakiejś baterii barionowej, której nie byłoby widać, bo nie świeciłaby. Ale no to też są ograniczenia obserwacyjne, więc wydaje się, że to nie może być brakująca, ta brakującą materią materia barionowa. I może na sam koniec, bo już nas czas goni. Pytanie o efekt Casimira. Tam jeden z użytkowników pisze, obserwujemy działanie wirtualnych cząstek i czy czarna materia nie mogłaby być właśnie takimi cząstkami wirtualnymi? To znaczy, no, do wytłumaczenia efektu Casimira i do wyliczenia tego efektu, który można wyliczyć w teorii i sprawdzić eksperymentalnie, to zostało zrobione, to ciemnej materii nie potrzebujemy w ogóle. Więc w tym sensie nie on do efektu Casimira ona nie jest potrzebna i te, no, nie trzeba jej wprowadzać. A wyjaśnij może jeszcze, o co chodzi z cząstkami wirtualnymi. No to znaczy tak, mamy zasadę zachowania energii. Ta zasada zachowania energii nam mówi, że nie można powstać coś z niczego.
i na przykład nie może się pojawić tak nagle tutaj jakaś cząstka. Ale jeżeli z zasady nieoznaczoności wynika, że jeżeli ta cząstka pojawiłaby się na chwilę i za chwilę zanihilowała na przykład w jakimś procesie, to to jest dopuszczalne. Więc stąd się bierze tych wrzenie wirtualnych cząstek, które wrzą, raczej są w takim stanie zgodnym z zasadą nieoznaczoności, nie łamiąc klasycznych praw fizyki, które się pojawiają na wyższym poziomie. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie interesujące, które wyświetlę. Ono nawiązuje właściwie do naszej rozmowy w studiu Copernicus o wieloświecie, bo pytanie brzmi, czy ciemna energia, no, czy tej ciemnej energii nie można jakoś wyjaśnić wpływem, być może grawitacyjnym, innego wszechświata, który gdzieś tam jest jakoś od naszego odseparowany, no, ale jednak byłby połączony przyczynowo, czy no, jakieś oddziaływania mogłyby panować między nimi. No, nie przychodzi mi do głowy żaden tego typu model, z którym bym się spotkał. Ale zawsze można stworzyć. Żeby dodać jakieś... No, jeżeli mamy te wieloświaty, to one przeważnie są w jakiś tam sposób rozłączne, więc tutaj raczej nie, ale są też takie modele, w których one mogą się zderzać. Nie wiem, nie spotkałem się z takim modelem. Wydaje mi się, że nic takiego nie zostało skonstruowane i być może nie da się tego zrobić, ale nie wiem. Okej, no ale w każdym razie odsyłamy Państwa też do tej rozmowy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany problematyką czy kwestią istnienia innych wszechświatów, to chyba tyle. Nie pojawiają się, znaczy te pytania ciągle napływają, czy dyskusja ciągle trwa, ale nie widzę pytań, które wniosłyby jeszcze coś nowego do naszej dzisiejszej rozmowy. Sebastian, jeszcze raz bardzo Ci dziękujemy. Ja dziękuję wszystkim za uwagę. Tak, no, mam nadzieję, że za kilka miesięcy, jak już teleskop Jamesa Webba zacznie jakieś nowe dane. Najwcześniej w czerwcu to nastąpi, być może później. Na pewno będzie to bardzo ciekawe, żeby zobaczyć co. No w każdym razie na pewno się jeszcze nie jeden raz, a po wakacjach to już z pewnością poprosimy o to, żebyś nam te nowinki astronomiczne i kosmologiczne znowu przybliżył. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy oczywiście Państwu. Jak wspomniałem, tym wykładem Sebastiana rozpoczynamy nową serię naszych wykładów. Ona w zasadzie będzie trwała przez cały rok. Będziemy się z Państwem spotykać w czwartki o godzinie 18, czyli tak jak dzisiaj. W styczniu najbliższy wykład odbędzie się za 2 tygodnie. Znowu to będzie fizyka, ale trochę inna fizyka, bo fizyka atmosfery. Doktor Aleksandra Kardaś opowie nam, czy wyjaśni nam fizykę globalnego ocieplenia i zmian klimatu. A od lutego już postaramy się organizować te wykłady co tydzień. W każdym razie w tym roku czeka nas na pewno kilkadziesiąt tego typu wykładów. No i bardzo Państwa zapraszamy do śledzenia ich, do uczestnictwa, do zadawania pytań, czy do oglądania ich z odtworzenia, bo to też oczywiście nic strasznego, nic drożnego, żeby nas oglądać w przyszłości. Bardzo dziękujemy tym, którzy byli z nami dzisiaj na żywo i tym, którzy właśnie nas w przyszłości oglądali. Do widzenia. Do widzenia.